Dzień dobry, witam Państwa bardzo serdecznie w programie Studio Fakty, którego gościem jest dzisiaj dziennikarz sportowy Robert Skrzyński, korespondent Polskiego Radia z największych sportowych imprez, ale także dziennikarz Radia Wrocław czy komentator w Kanalu Plus. Witam serdecznie. Witaj, Darku. I zaczniemy od tych największych imprez sportowych, bo jesteś świeżo po igrzyskach, zimowych igrzyskach olimpijskich. Jakie wspomnienia? Czy to były też igrzyska pod znakiem tej tragedii, sportowej tragedii Natalii Maliszewskiej? No tak, jeszcze pamiętam, jak czułem się w Pekinie, pierwsze moje zimowe igrzyska, więc także duże przeżycie. Na pewno tragedia Natalii Maliszewskiej, na pewno zamknięta bańka, na pewno COVID to są te sformułowania, które gdzieś będą mi towarzyszyć. Ja tylko dodam, że taki płot czy mur o wysokości 5 metrów tuż przed hotelem, brama wjazdowa, brama wyjazdowa, nigdzie nie można było się ruszyć, nie można było zrobić żadnych zakupów, nie można było niczego zwiedzać. Nawet jak jeździliśmy do Zhangjiakou czy do Yanqin, czyli tych miasteczek, miejscowości w górach, gdzie rozgrywane były konkurencje alpejskie, no to wówczas specjalne wejście na stację kolejową, specjalne wagony przeznaczone tylko dla dziennikarzy, zamknięta bańka, która Chińczykom się sprawdziła, natomiast no, przez 27 dni można było mieć wrażenie, że jest się w takim małym więzieniu, bez powietrza, bez tlenu. No i Natalia Maliszewska, to co się wydarzyło, coś nieprawdopodobnego, dwa dni po przyjeździe jeszcze normalnie trenowała, lecieliśmy tym samym samolotem, wszystko było w porządku, nagle potem informacja, że uzyskała pozytywny wynik testu na koronawirusa, a start na 500 metrów, czyli jej koronny dystans w short tracku już był bardzo, bardzo blisko. Potem po kilku dniach informacja, że jednak może wystartować i nagle w momencie, kiedy jedzie na halę, żeby wziąć udział w rywalizacji, kolejny telefon, że jednak następny test wyszedł pozytywny i że nic z tych startów, nic ze sportowych marzeń. Oczywiście wystartowała na innych dystansach, ale tu na 500 metrów była jedną z głównych kandydatek do medalu. Ja rozmawiałem z Natalią w Pekinie po jej kolejnych startach. Rozgoryczenie, rozpacz, trauma i niemożliwość pogodzenia się z tym, dlaczego stało się tak, a nie inaczej. Umówiliśmy się, że porozmawiamy o medalach za 4 lata w Mediolanie i Cortinie d'Ampezzo, natomiast no na pewno przeżycie dla Natalii Maliszewskiej takie, o którym trudno mówić, zresztą także dla jej partnera życiowego Piotra Michalskiego. Świetnie spisał się 4., 5. miejsce, ale też nie ukrywał, że to, co wydarzyło się, jeśli chodzi o Natalię Maliszewską, miało także wpływ na jego przygotowania. Ciekawe jest to, że przecież bardzo uważali, że przecież na co dzień spędzali ze sobą mnóstwo czasu, a jednak Natalia Maliszewska pozytywna, Piotr Michalski cały czas negatywny. Coś nam tu nie grało, ale może już to zostawmy. Natomiast ten dramat Natalii Maliszewskiej to będzie coś, co na pewno będę długo pamiętał. Politycy mówią, że żyje się od wyborów do wyborów. Sportowcy żyją troszeczkę od igrzysk do igrzysk. Tylko w tych wyborach można startować, startować i startować, a sportowcy czasami całe życie pracują na tą życiową formę, która ma nastąpić na igrzyskach. No, przykrość i smutek to z pewnością coś, co przypominając tę historię na pewno nam towarzyszy. Ale zgodzę się z twoim apelem, zostawmy już to. Przejdźmy do kolejnego tematu. Słyszałem, że nie najlepiej karmili Chińczycy podczas tych igrzysk, bo dziennikarze sportowi się skarżyli. Trochę tak, no były dwie możliwości. Albo mogliśmy jeść w hotelu. W moim przypadku posiłki w hotelu były po pierwsze bardzo drogie, po drugie zimne i po trzecie niesmaczne, więc no nie dało się. Tak jak mówię, nigdzie w przeciwieństwie do igrzysk letnich w Tokio na miasto nie można było wyjść, żeby coś zjeść. Jedliśmy zatem w centrum radiowo-telewizyjnym, gdzie było trochę taniej, jednak bardzo tłusto i potrawy były zdecydowanie mniejsze, więc żeby się najeść, trzeba było też troszeczkę tam czasu spędzić, a tego czasu za dużo nie było. Faktycznie to jedzenie na igrzyskach w Pekinie odbiegało od tego, co jemy tutaj, co jemy w kraju. Słynne chińskie potrawy to były tylko podróbki i nie można było tak naprawdę spróbować choćby kaczki po pekińsku, bo sami Chińczycy mówili, że to, co wam tutaj dają, to nie ma nic wspólnego z tą prawdziwą kaczką po pekińsku. Natomiast no jakoś przeżyliśmy, jakoś się udało, chociaż ta monotonia tych samych śniadań i bardzo podobnych obiadów czy obiadokolacji po 3 czy 4 tygodniach musi męczyć. Ja nie chcę narzekać, bo myślę, że wiele osób chciałoby znaleźć się na moim miejscu i móc do Pekinu polecieć nawet mimo tych wszystkich obostrzeń, więc nie narzekam, ale jak pytasz, tak, no to jedzenie nie było najlepsze. Wróciłem, stanąłem na wadze, nic nie ubyło, więc chyba
chyba mimo wszystko jakoś to przeszło. No to zostawmy już ten wątek kulinarny, chociaż to taki smaczek tych igrzysk, więc też chciałem o to zapytać, ale tych smaczków jest więcej w twojej pamięci, w twoich wspomnieniach, bo już niejedną dużą sportową imprezę dla Polskiego Radia udało ci się relacjonować. Ja wspominam w swoich myślach, jak relacjonowałeś finał Mistrzostw Świata w Rosji, wtedy Francja grała z Chorwacją. No właśnie, to był taki wyjątkowy finał, czy może masz jakieś piękniejsze wspomnienia? No piękny finał Francji z Chorwacją na pewno, piękny finał Mistrzostw Europy także w 2016 roku Portugalia-Francja, który też miałem okazję komentować i to są na pewno fajne przeżycia, piękne przeżycia z Londynu, z Igrzysk Olimpijskich, czy też z Tokio. Natomiast w kontekście tego, co się teraz dzieje, w sposób szczególny wspominam moją pierwszą dużą imprezę, czyli finały piłkarskich Mistrzostw Europy w roku 2012. Ja wiem, że wszyscy żyli tymi finałami w Polsce, ale ja byłem akurat na Ukrainie. Byłem w Kijowie, byłem w Lwowie, byłem w Charkowie, byłem w Doniecku. Nie chcę się wierzyć w to, co teraz widzę. Te wspomnienia z Charkowa i tego pięknego, zabytkowego miasta zachowałem do dzisiaj, tak jak z Doniecka. I tam już później, kiedy zaczęły się działania rosyjskiego agresora, znajomi z Doniecka mi pisali, pamiętasz ten sklep, w którym robiliśmy zakupy? Pamiętam. No to tego sklepu już nie ma. Jak to nie ma? Zbombardowany. I tak jest do tej pory, więc ta otwartość wtedy ludzi z Ukrainy, ta radość z przeżywanego wspólnie turnieju, to jest coś, co też zachowałem do końca, a zwłaszcza kontakt z Polonią w Doniecku, bo byli tam ludzie, którzy nie ze swojej woli znaleźli się poza granicami naszego kraju i bardzo chcieli się spotkać z rodakiem. Tych spotkań tam miałem kilka, chociaż minęło już 10 lat, to gdzieś noszę je bardzo, bardzo mocno w pamięci. Powiedziałbym jeszcze niedawno, że te finały Mistrzostw Świata, o których mówisz, w Rosji też były piękne, też były zorganizowane. Natomiast no, rdzenni mieszkańcy Moskwy mówili po cichu, bardzo po cichu. Jak to jest, że nagle w naszym mieście nie ma żadnego bezdomnego? Jak to jest, że nagle w naszym mieście nie ma żadnego psa? Wszystko wywiezione. Gdzie wywiezione? Nie wiadomo. I pewnie tutaj nie wróci. Czyli teraz trochę trawa była malowana na zielono. Trawa tak? Była malowana na zielono i myślę, że miała też zabarwienie krwi, więc to jest coś, co z czym trudno się pogodzić, ale patrząc teraz na wydarzenia za naszą wschodnią granicą, wiemy, że są tacy ludzie, których nie da się zatrzymać, bo są po prostu wariatami. Natomiast, żeby już uciec od tego wątku wojennego, sportu nie można mieszać z polityką, tak co niektórzy mówią, ale ja twierdzę, że sportu z polityką tak, ale sport z wojną, tu już dochodzimy do zupełnie innego porównania, więc niech te najpiękniejsze wspomnienia to będą te z tej pierwszej dużej imprezy i niech będą takim moim życzeniem, żeby kiedyś w Ukrainie zrobiło się po prostu normalnie, choćby tak jak było tam 10 lat temu, żeby ludzie mogli normalnie żyć, bo wtedy z przyjemnością pojadę tam po raz kolejny na dużą sportową imprezę i mam nadzieję, że kiedyś jeszcze taka możliwość po prostu będzie. Ten wywiad amerykański, mam tutaj na myśli amerykański FBI i tak dalej, już informował wcześniej w trakcie trwających igrzysk właśnie zimowych, że może być tak, że dojdzie do tej inwazji na Ukrainę. To były alarmy, ostrzeżenia, chyba nikt za bardzo w nie nie wierzył, a w Chinach, kiedy wtedy byłeś tam na tych igrzyskach, bo mówi się też cichutko o tym, że Władimir Putin dogadał się z prezydentem Xi Jinpingiem, aby przełożyć tę inwazję, żeby nie była ona w trakcie igrzysk. Gdzieś spekulowano wśród dziennikarzy, jednak uchodzących za takie osoby z dużą wiedzą o świecie, że może dojść do tej inwazji, że może dojść do tej tragedii? Spekulowano. Nawet co niektórzy żartowali, że pamiętacie Soczi i to, co stało się zaraz po igrzyskach w Soczi, żeby teraz nie było podobnie. Trochę byliśmy mimo wszystko odcięci. Jakieś szczątkowe informacje, nie było czasu, żeby aż tak za bardzo się w to wdrażać. Natomiast to, co było symptomatyczne, to jak byli traktowani dziennikarze z Rosji i z Białorusi. Ja jeszcze pamiętam Tokio, przecież to było tak naprawdę pół roku temu, kiedy na igrzyskach czy na dużej imprezie dziennikarze są jak jedna wielka rodzina i razem się śmiejemy, razem rozmawiamy i jakaś ta współpraca istnieje dosyć szeroka. Natomiast to już dało się odczuć w Pekinie, że dziennikarze białoruscy i rosyjscy po pierwsze sami unikali kontaktu z resztą dziennikarzy, a po drugie nawet przez resztę dziennikarzy byli nieco omijani szerokim łukiem. I na to zwróciłem uwagę. Mówiłem, tutaj naprawdę wisi coś poważnego. Oczywiście pewnie nikt nie dopuszczał, że będzie aż tak źle, a tu tak naprawdę wróciłem z igrzysk w poniedziałek wieczorem.
do Wrocławia, a w czwartek zaczęło się to, co najgorsze i trwa aż do dzisiaj. Chciałem zapytać też o postawę Polskiego Związku Piłki Nożnej właśnie w obliczu tej tragedii, którą widzimy, obserwujemy na Ukrainie, albo właściwie w Ukrainie, może się poprawię, bo to teraz jest poprawny zwrot. Chciałem zapytać, czy uważasz, że dobrze się stało, że Cezary Kulesza tak mocno zabrał głos w tej sprawie, bo UEFA grała taką nieugiętą, ale ostatecznie zdanie zmieniła. To było jedyne wyjście z sytuacji. Bardzo się cieszę, że prezesowi Polskiego Związku Piłki Nożnej nie zabrakło odwagi. Nie możemy grać z Rosją i nie mogliśmy grać z Rosją. I nie chodziło o to, żeby grać na neutralnym terenie, żeby nie było rosyjskiego hymnu. Nie. Po prostu nie można grać z reprezentacją agresora. Ja wiem, że to nie piłkarze o tym decydują, ale całe społeczeństwo musi ponieść konsekwencje, bo tylko wtedy, może kiedyś, tak sobie marzę, to społeczeństwo wymusi normalność, jeśli chodzi o Rosję. Więc po pierwsze, świetnie, że prezes Cezary Kulesza pierwszy wypowiedział się w sposób tak kategoryczny. Po drugie, że pociągnął za sobą federację szwedzką i czeską, bo tak sobie myślę, że gdybyśmy my tylko odmówili gry z Rosją, różnie mogło być, naprawdę bardzo różnie. Natomiast kiedy Szwedzi i Czesi, czyli nasza druga para barażowa, powiedziała, że oni też nie zamierzają z Rosją grać, to już wtedy FIFA stwierdziła, że ma duży problem. Oczywiście to są koneksje finansowe, oczywiście to jest przecież ten mundial, który wspominamy w Rosji, kiedy Gianni Infantino ściskał się z Władimirem Putinem. Oczywiście to są mecze Mistrzostw Europy. Najpierw ten sygnał z UEFA o tym, że zabiera finał Ligi Mistrzów Sankt Petersburgowi, no i potem ta jedyna możliwa decyzja. Mało tego, nawet gdyby Trybunał Arbitrażowy do Spraw Sportu w Lozannie coś tutaj chciał zmieniać, nawet gdyby groziła nam za to dyskwalifikacja, nie wiem na ile lat, to nie jest istotne. Polacy już zostali mistrzami świata przez to, że nie zgodzili się grać z krajem okupanta, z krajem najeźdźcy i tego trzeba się trzymać i z tego trzeba być dumny. Ja nawet powiedziałem, że nigdy nie byłem tak dumny z naszej reprezentacji jak wtedy po tej deklaracji i zażartowałem, że mogłoby być tak, że Rosjanie awansowaliby do Kataru, a potem wygrali wszystkie mecze na Mistrzostwach Świata walkowerem i że Putin mógłby im wręczać medale i piękny puchar i może wtedy ktoś by się obudził. Na szczęście do tego nie doszło i mam nadzieję, że do tego nie dojdzie, że to status quo zostanie utrzymane, że nikt nie będzie chciał nas zmusić do tego, żeby jednak gdzieś tam z Rosją zagrać nawet za każdą cenę. Po prostu nie mogliśmy się zachować inaczej, trzeba być przyzwoitym i świetnie, że prezes Polskiego Związku Piłki Nożnej Cezary Kulesza absolutnie stanął na wysokości zadania i że no, tutaj Polacy byli takim prekursorem za Polską. Poszły inne kraje i z tego możemy być dumni. Okazuje się, że sport też może być dyplomatyczny i wpływać nawet na bieg światowej polityki, bo za tym poszły też kolejne sankcje. No, sport zbuntował się jako wolny świat przeciwko temu zaborcy, który jest teraz na Ukrainie rosyjskiemu. Chciałem jeszcze zapytać odnośnie, jeszcze wracając na moment jakby też do Twoich wspomnień, czy widzisz jakieś analogie też cofając się w historię sportu do tego, co się dzieje teraz, bo pamiętamy rok 80-84, wtedy ten wolny świat buntował się przeciwko igrzyskom w Moskwie, następnie potem ten świat zza wschodniej żelaznej kurtyny nie pojechał znowu do Los Angeles. To jest chyba taka analogia, ale czy dostrzegasz, czy to jest dobra analogia? Czy dostrzegasz może jakieś inne? No tak, no wtedy zimna wojna, wtedy konflikt między tym światem zachodnim i światem wschodnim zdominowanym przez ówczesny Związek Socjalistycznych Republik Radzieckich na pewno też miał swój wymiar, tak jak mówisz, igrzyska w Moskwie, igrzyska w Los Angeles, na które wielu Polaków nie mogło pojechać, chociaż było naprawdę w świetnej formie. Ja tylko jeszcze przypomnę finały piłkarskich Mistrzostw Europy w 1992 roku, z których reprezentacja Jugosławii została wycofana, bo Duńczycy zagrali, zresztą zdobyli Mistrzostwo Europy, bo wiemy, co się działo w Jugosławii. Ja też zawsze chciałem oddzielać politykę od sportu i uważam, że ona powinna być oddzielona. Natomiast, tak jak powiedziałem, nie w momencie, kiedy ktoś prowadzi taką bestialską wojnę, nie w momencie, kiedy giną małe dzieci, kiedy ludzie przyjeżdżają do nas i opowiadają nam takie rzeczy, o których nam się nie śniło, nawet jeżeli oglądamy telewizję, słuchamy radia i czytamy portale internetowe, jest to jakaś analogia. Szaleństwo jednego człowieka czy grupy ludzi doprowadziły do tego, że dzisiaj pół Europy drży o swoje bezpieczeństwo i nie może być tak, że przymykamy oko i nagle udajemy, że nic
się nie stało i z tymi Rosjanami to sobie możemy grać. Przypomnę, powiem raz jeszcze, oni nie są pewnie w większości winni, chociaż część, jak wiemy, sportowców rosyjskich świadomie albo nieświadomie popiera działania wszystkie Władimira Putina, natomiast świat, sportowy świat, musi dać jasny przekaz. Nie chcemy was, po prostu was nie chcemy, dopóki wasz kraj nie będzie normalny, nie chcemy z wami grać, nie chcemy z wami rywalizować, niech sobie robią, tak jak teraz Igrzyska Paraolimpijskie z udziałem sportowców Rosji i Białorusi. Nie ma problemu, proszę bardzo, natomiast... Może jeszcze Chiny, Korea Północna, niech sobie zrobią. To w zależności od tego pewnie, jak ostatecznie te kraje się zachowają, chociaż istnieje, myślę, że istniałaby szansa na takie zawody, natomiast ten sportowy świat też musi dać właśnie taki jasny przekaz, że to, co się dzieje dookoła, to nie jest tak, że jesteśmy w zamkniętej bańce, jak ja byłem w Chinach, tylko to jest sprawa ogólnonarodowa, międzynarodowa i sport nie może pozostać obojętny i cieszę się, że nie pozostaje obojętny. No cóż, ja podałem te kraje, może bym dodał jeszcze Erytrea do tego, bo tak te kraje głosowały w Radzie Bezpieczeństwa ONZ, więc tak mi się też nasunęło. Jeszcze zupełnie na koniec, nie zgadza się chyba z twoimi słowami, tu podam przykład, trener reprezentacji Rosji, który powiedział, że odebrano marzenia jego chłopcom, ale co powiedzieć o marzeniach tych ludzi, tych młodych ludzi, którzy mieszkali w Charkowie, którzy zginęli pod bombami okupanta. Tak naprawdę oni też mieli marzenia i co z tymi marzeniami dzisiaj? A jedynym marzeniem Ukraińców teraz to jest to, żeby spokojnie żyć. I jak się mają jedne marzenia do drugich? Jak się mają marzenia ludzi o takim pierwszym ich prawie do tego, żeby żyć w spokoju, żeby móc pracować, żeby cieszyć się, żeby patrzeć na uśmiechnięte twarze swoich dzieci, żeby nie wysyłać, to co mówią mieszkańcy Ukrainy, czasami samych dzieci w pociągach do Polski, bo nie mogą sobie pozwolić, co niektórzy na to, albo nie chcą wyjechać, a chcą, żeby dzieci przeżyły. Walerii Karpin niech się nie kompromituje, bo dosyć tych kompromitacji, naprawdę. Te głosy, które docierają za wschodniej granicy z Rosji, są po prostu nieracjonalne, są po prostu głupie, bezmyślne i myślę, że cały kraj, cały świat tak to odbiera. To są głosy tylko na wewnętrzny rynek, na rynek rosyjski, na rynek społeczeństwa, które wybrało Władimira Putina, natomiast cały świat patrzy na to zupełnie, zupełnie inaczej. Jak ci jedna osoba mówi, że jesteś osłem, to się tym nie przejmujesz. Jak ci 5 osób mówi, to zaczynasz się zastanawiać. Jak ci 10 osób mówi, to może czas spojrzeć w lustro. I chyba do tego momentu doszliśmy, że jeżeli wszyscy mówią zupełnie inaczej, to problem jest gdzieś indziej. A to robienie na swój użytek przez piłkarza, który swego czasu obecnie trenera, ale wcześniej piłkarza, który grał trochę na zachodzie Europy, po prostu nie przystoi, ale to jest problem tego pana po prostu. A my chcemy po prostu normalnie żyć, chcemy normalnie rozmawiać, chcemy cieszyć się życiem, chcemy cieszyć się sportem. Mamy nadzieję, że to była taka właśnie normalna rozmowa, a państwo w naszej dzisiejszej rozmowie programu Studio Fakty mieliście okazję usłyszeć sportowy głos z Dolnego Śląska, dziennikarza sportowego, dziennikarza, który na co dzień pracuje w Kanalu Plus, pracuje też w Radiu Wrocław, ale też jest korespondentem Polskiego Radia z największych imprez sportowych na świecie. Naszym gościem był Robert Skrzyński. Serdecznie dziękuję, Robert, za rozmowę. Dziękuję również. Mam nadzieję, że jeszcze kiedyś uda się porozmawiać. Jak widzicie, serwujemy wam ciekawych gości. To się nie zmieni. Bądźcie z nami. Do zobaczenia, do usłyszenia. Rozmowę poprowadził dla państwa Dariusz Nowakowski.